W olsztyńskiej szkole policjalnej imienia profesora Zbigniewa Religi odbyła się uroczystość posadzenia dębu pamięci. Jest on poświęcony aspirantowi policji Michałowi Kłoczewskiemu, zamordowanemu przez NKWD w Twerze w 1940 roku. W uroczystości uczestniczyli m.in. członkowie rodziny policjanta, przedstawiciele rodziny katyńskiej w Olsztynie, sejmiku województwa, Instytutu Pamięci Narodowej oraz nauczyciele i uczniowie placówki. Aspirant Michał Kłoczewski został pochowany na cmentarzu w Miednoje, gdzie spoczywa ponad 6300 polskich jeńców obozu w Ostaszkowie. Od początku tego roku w Olsztynie posadzono już 18 dębów pamięci. Mamy tutaj sąsiedztwo dębów posadzonych ku upamiętnieniu współpracy z rodziną profesora Zbigniewa Religi, naszego patrona, szkół noszących to imię, ale stricte historycznego katyńskiego dębu nie mieliśmy. Jak usłyszeliśmy, że nasze kuratorium organizuje tę akcję w naszym województwie, od razu do niej przystąpiliśmy. Są to bardzo ważne dla nas uroczystości. Jako Polacy musimy mieć w świadomości to, że inne osoby za to, żebyśmy mogli chodzić do szkoły, za to, żebyśmy mogli mówić po polsku, za to, żebyśmy mogli świętować tradycje, musimy być za to wdzięczni, dlatego że, tak jak wcześniej mówiłem, te osoby oddały życie.